Panie Marszałku, Wysoka Izbo, również chciałem wyrazić protest wobec takiego traktowania klubów parlamentarnych, które znalazły wyraz właśnie w takiej sytuacji, że nie mają one reprezentacji na przykład w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, czy to jak teraz w Krajowej Radzie Sądownictwa, czy w Krajowej Radzie Prokuratury. Uważamy, że każdy z klubów powinien mieć prawo do zgłoszenia swoich kandydatów, a to Wysoka Izba powinna w głosowaniu rozstrzygnąć o tym, który z klubów będzie reprezentowany w tych ciałach Krajowej Rady Prokuratury czy Krajowej Rady Sądownictwa. Zgłaszałem na posiedzeniach prezydiów wniosek, ażeby inne kluby podzieliły się miejscami z klubami z Polski Solidarnej oraz klubem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Skoro to nie uzyskało akceptacji, to podobnie jak klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie mamy przeciwwskazań co do większości z kandydatów, którzy zostali zgłoszeni, z wyjątkiem jednej osoby, również trzymamy się od głosu przy tej uchwale. I prosilibyśmy panią marszałek i prezydium oraz przewodniczących klubów parlamentarnych o to, żeby jednak uwzględniali w przyszłości prawa do udziału w ciałach statutowych również przedstawicieli mniejszych klubów. Dziękuję.